Teraz jest godzina 19 i tu jest ten warszawski zwykły, przeniesiony. Widać, że noszą pyłek, jest i na pewno nektar. Strażnicy pilnują wszystkich wejść. Jest tak, że jak pszczoła jakaś ląduje, to się do niej rzucają. Po chwili jest jak gdyby wymiana czułków i może wejść. Ale otworów jest za dużo. Spróbuję wieczorem mniejszy, zostawię im tylko 3. Oblot dzisiaj był nawet duży, taki fajny. Nie tak jak w Bikłanie. No, a co będzie w środku, to jutro zajrzę. I jeżeli nie budują plastrów z przodu od wlotka, a tylko z tyłu od zatworu, to im po prostu przesunę zatwór do ostatniego plastra, tak żeby budowały te nowe plastry, wymusić budowę plastrów tych od wlotka. Zostawiłem 3 wolne snozy. Na jednej widać było zaczęte, ale na tych ostatnich było więcej. Ja tutaj przygotowuję ul cenne odkłady kampinoskiej, które mam odebrać w środę o godzinie 6:30 rano. Dorobię im jeszcze tu 2 wlotki. Trochę zmieniłem koncepcję. Zmieniłem tam te dziwne snozy na takie, no, moje ulubione. Cały ul taki snoz. No. Tu jeszcze jedny brakuje od drugiej strony. Trochę ich jest. Sprawdzę ile. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 snozy. Same snozy mają od brzega do brzega 54 cm, ale przestrzeni dla nich tutaj, o, odtąd dotąd jest 50 cm. To jest ten ruch. Wyczyszczę później głęboki. A to jest jeszcze sam raz miejsce na 2 wlotki skrajne. No i jeszcze dzisiaj dorobię daszek. Ale to jutro powiem więcej, jaki będzie cały gotowy. Dobra. A te pracują. Tak jakby mniej agresji. Wtedy jak tak podchodziłem do wszystkiego, zwykle to już skakały. Atakowały. Kampinoskie wlotki powinny kitować, tak jak widać tu Jacka Wilczyńskiego chyba. Na zdjęciach. Że one sobie ładnie kitują.
więc w Campinosach nie będę zmniejszał ilości wlotków, ale liczę, że one same sobie to załatwią. Tam przecież widać na każdym wlotku pszczoły, strażniczki. Teraz nie pora rabunków, więc niech będą miały otwarte. No widać, pszczoła ląduje, podchodzi, myk, myk, czułkami, zaakceptowane, wchodzisz.